Rektorze, wysoki senacie, szanowni goście, drodzy studenci, po pierwsze chciałbym bardzo podziękować za olbrzymi zaszczyt wygłoszenia tego pierwszego w tym roku akademickim wykładu i ten zaszczyt natchnął mnie do pewnej refleksji. Ja sam kończyłem studia jakieś 6 lat temu tutaj w Krakowie i zacząłem sobie zadawać pytanie, co tak naprawdę studia dały mnie, czy jak bardzo wpłynęły na moje życie i co najcenniejszego z nich wyniosłem. I to było trudne pytanie, bo robię gry komputerowe, a studiowałem informatykę medyczną. Pamiętam taki najistotniejszy dla mnie wykład, jaki ja miałem na studiach. On był z doktorem medycyny. Ten wykład był o modelowaniu w medycynie. Modelowanie to coś takiego, jeżeli mamy jakiś skomplikowany system. Coś, co ma mnóstwo reguł, mamy mnóstwo danych, a do końca nie rozumiemy, jak to działa. I, i tak staramy się to jakoś opanować, tudzież zrozumieć. Dlatego tworzymy sobie dla tego, dla tego czegoś model, który jest siłą rzeczy uproszczony, ale pozwala nam zrozumieć to zjawisko lepiej. Na tym wykładzie, jako że osoba wykładająca była lekarzem, przykładem była medycyna, przykładem były choroby. Opowie e, usłyszeliśmy, jak w starożytnej Mezopotamii, kiedy ludzie byli chorzy, to uznawano to za karę na, za grzechy. Jeżeli przyjmiemy model oparty o religię, gdzie choroba jest karą za grzechy, wówczas lekarstwo nasuwa się samo trzeba więcej się modlić, tudzież e, odprawiać magiczne rytuały. Wiele lat później. W starożytnej Grecji ludzie wiedzieli już, że materia ma swoją strukturę. Wiedzieli, że ma strukturę cząsteczkową i te cząsteczki mogą być gęściej albo rzadziej ułożone. Znaleziono też idealne panaceum stosowane z powodzeniem do dziś, mianowicie wtedy uznawano, że jednym z najlepszych leków na wszystko jest wino. Jeżeli materia miała, była zbyt gęsta, wówczas trzeba było pić odpowiednio lżejsze wina, jeżeli zbyt rzadka, takie cięższe. W XVIII wieku z kolei. Wynaleziono mikroskop i wtedy wszystko zaczęło się sypać, ponieważ kiedy pierwsi badacze zobaczyli, jak tkanka mięśniowa jest na początku zdrowa, a potem po jakimś czasie podchodzą do niej pojedyncze bakterie, rozszarpują ją na strzępy i ją niszczą, mając taki model myślowy, jedyne rozwiązanie, jakie przyszło wszystkim na myśl, to bakterie są złe, trzeba je zwalczać, i tak weszliśmy do ery antybiotyków. No, i wszystkich innych domestosów. Jak to się ma do tego, co nas interesuje? Przyszliśmy tutaj, przecież przyszliście na tę uczelnię, dowiadywać się o zarządzaniu, o informatyce, o finansach. Otóż to wszystko ma się bardzo dobrze. Chciałbym opowiedzieć teraz na moim przykładzie, jak w jaki sposób starałem się dotrzeć do jakiegoś sensu w tym chaosie informacji, który nas otacza, i mam nadzieję, że Część z tych rzeczy przyda się również Wam. Zacząłbym tą historię półtora roku temu, tutaj w Krakowie, Digital Dragons, jedna z największych konferencji poświęconych tworzeniu gier komputerowych. My tam po raz pierwszy pokazywaliśmy naszą grę, House Flipper. Poza samą konferencją w przepięknym budynku były również wykłady. I Miałem szczęście znaleźć się w bardzo nietypowej sytuacji. Na sali wykładowej okazało się, że na jeden z niewielkich wykładów przyszło tylko 20 osób i te 20 osób to były najważniejsze osoby, jakie mamy w branży, jeżeli chodzi o tworzenie gier komputerowych. To byli prezesi największych firm. I stwierdziliśmy, że najlepiej będzie, skoro wszyscy mamy doświadczenie, żeby jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to niech je po prostu zada, a pozostali odpowiedzą. I miałem wówczas jedno pytanie. Miałem pytanie o zarządzanie. Powiedziałem, że zastanawiam się, wziąłem mikrofon i powiedziałem, że zastanawiam się nad strukturą mojej firmy, ponieważ ja sam czuję się programistą i zawsze, no, kiedy półtora roku temu moja firma liczyła jakieś 10 osób, od samego początku zatrudniałem programistów, bo im potrafiłem pomóc w rozwoju ich potrafiłem ocenić na tym się rzeczywiście znałem ale większość firm tworzących gry to w większości graficy, designerzy, testerzy, dźwiękowcy my tego my ich prawie nie mieliśmy większość firm na, w większości firm 70% to są umiejętności takie bardziej miękkie 10 20 30% programiści u nas na 10 osób było siedmiu programistów jeden półprogramista półdesigner jeden grafik 3D oraz ja menedżer, który wolałby programować. Zadałem więc pytanie wszystkim, w jaki sposób, czy, czy uważają, że możemy w ten sposób wydać jakąś grę, czy nam się uda, czy co powinniśmy zmienić? Wówczas prezes Anshar Studios wziął ode mnie mikrofon, popatrzył mi w oczy i powiedział, czyli chcesz mi powiedzieć, że macie beznadziejny design, beznadziejną grafikę, nie macie praktycznie testerów, i macie cudowny kod, bo zatrudniacie rewelacyjnych programistów i tak chcecie wydać grę? Generalnie zostałem wyśmiany. Dodam, że zamiast słowa beznadziejny użył innego słowa. Eee, tak czy siak, nie zmieniliśmy praktycznie nic przez kolejny rok, gdyż nie umiałem. Efekt był taki, że w momencie wydania tej gry w sklepie, w którym wydaliśmy tę grę, byliśmy pierwsi na liście. To znaczy, że zysk z. Hmm, nie mogę podawać dokładnych danych liczbowych, ale gra się sprzedała w przeszło pół miliona egzemplarzy, a kosztuje kilkadziesiąt złotych. Także przy kilku osobach, które je, którą robiło grę, sukces jest fenomenalny i zapewnił nam stabilność finansową na, na długi czas. Jak do tego doszło? Dlaczego skoro mieliśmy taki układ ludzi i umiejętności, że wszyscy eksperci twierdzili, że nie mamy szans, to dlaczego akurat nam się udało? Z mojego punktu widzenia problem jest taki, że powodem było to, że mój model rzeczywistości, mój model w jaki, w jaki sposób ja na to patrzyłem, był zupełnie inny niż to, co robili inni i w moim wypadku działał. Czy to, co ja robiłem, zadziałałoby dla 150-osobowego zespołu robiącego większą grę? Z pewnością nie. Ale w moim wypadku sytuacja była bardzo prosta. Modeli, z których można wybrać, szczególnie w zarządzaniu, jest bardzo dużo. Pokażę to na przykładzie. Jest coś takiego jak model Waterfall. Slide jest celowo nieczytelny, chodzi głównie o obrazki. Waterfall, czyli tak zwany model kaskadowy, jest uważany teraz za jeden z najbardziej podstawowych, za najstarszy model zarządzania projektem informatycznym. Od niego wszyscy wychodzili i starali się tworzyć lepsze modele, ale jeżeli dzisiaj wpiszę w wyszukiwarkę internetową Waterfall, jestem zalewany mnóstwem artykułów mówiących o wszystkich jego wadach, zaletach, kiedy go stosować, kiedy go nie stosować. 50 lat temu było inaczej. 50 lat temu, kiedy ten model stw został stworzony, istniał tylko jeden artykuł opisujący go, i ten artykuł zawierał między innymi ten piękny wykres, który wszyscy tam cytują po dziś dzień, ale zajmował, zawierał również jedną linijkę tekstu, którą wszyscy jakoś nagminnie, łącznie z Wikipedią, łącznie z artykułami, bardzo chętnie pomijają. Ta linijka tekstu literki są małe, więc przeczytam. Spróbuję od razu po polsku. Wierzę w ten koncept, ale implementacja opisana powyżej jest ryzykowna i invites failure, jest proszeniem się o problemy, coś takiego. Innymi słowy, powstał model zarządzania firmą, który jest z lat 70. i wówczas w latach 70. jedyna osoba, która go opisała, napisała, że to jest zło wcielone i model był jako pierwszy model w pracy i każdy następny miał być lepszy od niego. Wtedy informacji było dość mało i łatwo było dojść do kwintesencji. Dzisiaj, po tych wszystkich kolorowych wykresach i artykułach, nasza Duma to nasza drużyna. Innovating a new level of success. Nie wiedziałem, że innowacyjne może być czasownikiem. Innowacyjnowanie nowego poziomu sukcesu z modelem Waterfall. Z mojego punktu widzenia to wygląda tak, że. To wyglądało wówczas tak, że jest mnóstwo modeli, które są opisywane w internetach, artykułach i większość z nich i wszystkie są błędne, bo o to chodzi w modelach. Modele nie mają być trafne. Modele mają działać i być takim uproszczeniem, żebyśmy dali sobie radę. Jeżeli mogę mieć jedną radę dla osób, które planują w przyszłości zarządzać zespołami, patrzcie na to, co... Co będziecie słyszeć na studiach? Patrzcie na modele zarządzania firmą, jak na strategię w piłce nożnej. Chodzi o to, że strategii jest mnóstwo jest 4-4-2 można bardziej defensywnie, można ofensywnie, można szeroko, wąsko skupić się na podaniach ale koniec końców wybieranie jakiejkolwiek strategii jest lepsze niż nie wybranie żadnej. W moim wypadku decyzja była dość prosta. Co wiedziałem? Że nie jestem menedżerem, nie chcę być menedżerem, nie znam się, nie chcę się o tym dowiadywać, chcę sobie wybrać coś, co będzie proste, bo jestem programistą i w tym jestem dobry. Ale mimo wszystko będzie działać. I szukałem modele, modeli, aż znalazłem taki, który był dla mnie idealny. W moim wypadku był to Scrum, który się sprowadza mniej więcej do stwierdzenia: "Miej dość mały zespół, żeby nie trzeba było nim zarządzać" niech wszyscy mają to wspólny cel, niech będą najlepiej w jednym pomieszczeniu, wówczas jeżeli masz dobrych ludzi w dobrym miejscu, twoja misja to nie przeszkadzać im i powstanie dobry projekt. W moim wypadku to zadziałało i tutaj się zatrzymałem. I to działa do dziś. Skończmy na chwilę z zarządzaniem i porozmawiajmy o programowaniu. Znaczna część z Was chce zostać w przyszłości programistami, tak myślę. Mógłbym prosić, żeby osoby, które myślą o takiej karierze, podniosły rękę w górę? Dziękuję bardzo. Mam do Was takie przesłanie. Jedna z najważniejszych rzeczy, może najwa jedyna rzecz, którą naprawdę musicie wynieść z tego wykładu: liczy się estetyka kodu. Chodzi o to, jeżeli chodzi o. Inne dziedziny, takie jak finanse, zarządzanie, one się rozwijały od tysiącleci, stuleci. Giełda istnieje już kilkaset lat. Wiedzieliście, kiedy to minęło? Ale jeżeli chodzi o programowanie, to jest dość nowe i bardzo szybko ewoluuje. I nie chodzi tylko o języki programowania, chodzi o narzędzia. Ten kod, który teraz tutaj widzicie... Jest straszny, jest ohydny. Jakbyście coś takiego u mnie na zajęciach napisali, w życiu bym tego nie zaliczył. Chodzi o to, że w latach 90. ludzie mieli takie podejście, że kod powinien być skomplikowany, bo programowanie jest trudne. Trzeba pisać dużo komentarzy, bo bez komentarzy nikt, nikt nie zrozumie, o co w tym chodzi. Ja sam pamiętam, że wówczas jak widziałem, jak, jak jakiś znajomy, jak, jak byłem, nie wiem, kilkanaście lat młodszy, jak jakiś znajomy napisał kod, którego nikt nie zrozumiał, to wówczas się patrzyło wow, jak to działa, to się w ogóle uruchamia, jak to zrobiłeś, Jak jesteś zdolny, o mój Boże, chcę się od ciebie uczyć, podczas gdy dzisiaj taki kod poszedłby po prostu do kosza. Tak samo dawniej mówiło się, że każda linijka kodu powinna mieć komentarz, czy każda funkcja powinna być obkomentowana. U nas w firmie od lat pisząc tysiące linie, linii kodu setki dziennie, praktycznie w ogóle nie używamy komentarzy i u nas to działa. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy języki wyglądały tak jak assembler w prawym górnym rogu i były totalnie nieczytelne, nie dało się pisać bez komentarzy, bo nie dało się pisać czytelnie. Dzisiaj dobrze napisany program Wygląda jak zdanie w języku angielskim. W sensie każda jego linijka, da się to po prostu poczytać, przeczytać. Jeżeli osoba bez studiów, ledwo potrafiąca programować, jest w stanie przeczytać wasz kod i zrozumieć, o co w nim chodzi, to w tym momencie osiągnęliście sukces. Życzę wam mocno, żebyście właśnie w ten sposób programowali. No ale mieliśmy mówić o natłoku danych, a informatyka, i to jest coś, co, co warto zapamiętać, Wiecie, co to jest informatyka? Wiele osób na tym kierunku nie wie. Automatyzacja przetwarzania informacji. Do tego to się sprowadza. Jeżeli potraficie sobie radzić z nawałem danych, upraszczając je jakoś, gratuluję, jesteście informatykami. Tak wygląda przykładowo nawał danych szum informacyjny w moim wypadku. Co przedstawia ten wykres? Chodzi o to, kiedy pracowaliśmy sobie nad House Flipperem, rok temu, półtora roku temu, wówczas miałem momenty kryzysu. Zastanawiałem się, czy ten projekt się uda. I żeby to stwierdzić, żeby oszacować szansę projektu na sukces, jest kilka modeli, które pozwalają stwierdzić, czy tak będzie. Pierwszy model jest oparty o retencję. Retencja to jest... Ile osób zostaje w grze? W sensie, jeżeli wyślecie klucze do 200 osób, i w ten poniedziałek powiedzmy 100 z nich zagra, to ile z tych 100 osób odpali grę we wtorek? Jeżeli jest to około 20 osób, czyli tylko 20% gra na następny dzień, lepiej sobie odpuścić projekt. Jeżeli jest to 40%, w tym momencie lepiej go kontynuować, rozwijać i wydać, to może być sukces. W moim wypadku przy house fliperze. Było równiutkie 20%, czyli wyrzuć, nie rozwijaj dalej. Aż do jednego magicznego dnia, po którym zaczęło być 40%, czyli idealnie. Co się stało w tym dniu? Wydaliśmy grę. Okazało się, że ten model, akurat dla mnie, mimo że wszyscy go stosują w powodzenie, z powodzeniem w, na całym świecie, dla mnie był totalnie bezużyteczny, dlatego że. Nasza gra jest grą typowo płatną. Jeżeli ktoś zapłaci 70 zł za grę, szansa, że zagra na następny dzień jest znacznie większa. Raz dlatego, że zapłacił i się zaangażował. Druga sprawa, dlatego, że, że mamy o wiele ostrzejszą preselekcję. Wysyłając klucze do losowych 200 osób nie mogłem liczyć na wiele. Tylko co druga z nich pewnie w ogóle była zainteresowana tym typem gry. Natomiast przy sprzedaży wyniki były o wiele lepsze. Dlatego uznałem, że ten model jest dla mnie bezużyteczny i użyłem innego modelu. To był model oparty o wish listę, czyli po polsku listę życzeń. Jak to działa? Działa to tak, że na stronie z grą czy na karcie gry w sklepie dodajecie przycisk „Dodaj do, li, do mojej listy życzeń” i sprawdzacie, to, to nic nie znaczy. Po prostu, jeżeli ktoś kliknie to ten przycisk, to dostanie maila kiedy gra zostanie wydana. To nie niesie z sobą żadnych większych informacji ani zobowiązań. Natomiast dla mnie bardzo cenne jest to, że można sprawdzić, ile osób, widząc trailer, widząc filmik z tej gry, stwierdza, że tak kupiłbym ją. Dzięki temu byłem w stanie porównać to, co mieliśmy w tej grze z tym, co mieliśmy w poprzednich grach, i widziałem, że akurat tym razem to działa naprawdę dobrze. Tutaj mamy. Nasz wykres sprzedaży, to są dane szacunkowe, w sensie wykradzione przez stronę SteamSpy. Niestety nie mogę podać oficjalnych danych, natomiast oni sobie bardzo dobrze poradzili. Wykres sprzedaży naszej, naszej gry wygląda tak, że w pierwszym dniu sprzedało się kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy i właśnie na to liczyłem. O to chodziło. Liczyłem, że mój model był taki: jeżeli zbierzemy kilkaset tysięcy osób na wishliście, na, na liście życzeń, wówczas. Z tych wszystkich osób przynajmniej te 2% kupi grę. Jeżeli tak, to ta ilość będzie na tyle wysoka, żeby sklep stwierdził, że warto nas promować, bo są inne, o wiele lepsze gry, jak na przykład taki Wiedźmin. Czy nasza gra może się równać z Wiedźminem? Nic się nie może z nim równać, ale, ale z drugiej strony to arcydzieło miało swoje. 10 minut, potem miało swoje tygodnie i tak dalej, kiedy było super popularne, i w tym momencie jego popularność mocno zmalała. Jeżeli wydajemy grę w momencie, kiedy nie wydaje się, że nie wydają żadnego innego hitu, to wówczas ten pierwszy pik na początku może sprawić, że nagle okaże się, że nasza gra jest w tym jednym dniu, w tą jedną godzinę najlepszą grą na rynku, najlepiej się sprzedaje i będzie miało pierwsze miejsce. A jeżeli będzie miało pierwsze miejsce, zaistnieje efekt kuli śnieżnej i będzie się sprzedawać dalej. Tak to wyglądało w naszym przypadku. Podsumowując, miałem dwa modele. Jeden mi mówił, że to wszystko to totalna porażka i powinniśmy porzucić grę. Drugi mi mówił, że zainteresowanie jest takie, że powinniśmy inwestować cały nasz czas i energię w tę grę przez długie miesiące, przez lata. Dlaczego zaufałem temu drugiemu modelowi, temu bardziej optymistycznemu? Wiecie, parę lat temu spotkałem się z cytatem pewnej angielskiej niewidomej pisarki Helen Keller. Ona powiedziała, że coś takiego bezpieczeństwo jest iluzją nie istnieje w naturze. Życie jest porywającą przygodą albo niczym. Nie można nie ryzykować. Skoro nie można nie ryzykować, Zaryzykowałem i w moim wypadku się udało. Tego też życzę Wam. Dziękuję bardzo.